dzisiaj robimy update naszej ogródkowej serii. Jedziemy po kosiarkę do teściowej i już za chwilkę lecimy dalej. Idziemy z młodym człowiekiem po kosiarkę. Gdzie idziemy? Do babci. Także mieliśmy Julka motorek w bagażniku, no to musiał się przejechać. Julek goni tatę. Tankuje paliwo. Julek mówi, robimy wyścigi z kosiarką. Pożyczyliśmy kosiarkę i robimy wyścigi. Dobra, 3, 2, 1, start. W ogóle się przestraszyłem, to znaczy nie przestraszyłem, bo nic nie miałem na sumieniu, ale taki facet mnie przy bramce do działek witał i mówi, powiedz ty mi, gdzie ty masz tutaj działkę? A ja się tak zestresowałem, bo miałem dwie kosiarki, jakiś wąż ogrodowy, wszystko ze sobą, jakbym, nie wiem, jest niedziela w ogóle, 10 rano, jakbym na łowy poszedł na działki. Ja mówię, a my się znamy ten? A on mówi, no, że nas ogląda na kanale Tata Vloga. Ja mówię, a, no to siemaneczko, to zmienia postać rzeczy. Mówię, że to teściowej działka i przyszedłem pożyczyć sobie kosiarkę. Ale pierwszy moment, to jest tak właśnie, to jest z takich elementów, kiedy wiesz, że robisz coś legalnego, ale i tak się stresujesz. O, możecie napisać w komentarzach, czy macie takie rzeczy, że i tak wiecie, że robicie coś dobrze, ale się stresujecie. Jak na przykład jedziecie uczciwie i przepisowo po ulicy, a i tak jedzie za wami policja i się stresujecie mimo wszystko. Może jest więcej takich rzeczy, na pewno jest. Mamy kosiareczkę, wiem, że się nie powinno w ciągu dnia kosić, jak jest słońce, ale dzisiaj słońce jest za chmurami. I druga sprawa jest taka, że Justynka Bimbinka ma dzisiaj 30 urodziny. Tylko nie mówcie nikomu, ile ma lat, ale już za 5 sekund złóżcie jej życzenia. 5, 4, 3, 2, 1. Piszcie w komentarzach teraz serdeczne życzenia dla Justynki Bimbinki. A ja robię wam taki mały update'cik naszego ogródka. Trawa, jak w poprzednich odcinkach widzieliście, była położona z rolki, piaskownica została wysypana, taras został wyłożony i teraz po jakichś 2 tygodniach robię wam update'cik. Sorry, że jestem bez koszulki, ale jest mi już ciepło. No to tak, trawa rośnie, zobaczcie. Widać mimo wszystko jakieś takie łączenia, ale myślę, że z biegiem czasu te łączenia się mimo wszystko połączą, bo widać było ich więcej, a teraz już tak dużo ich nie widać. Tutaj na przykład Julek sobie sikał, nie? No to strasznie ta trawka urosła, czyli mamy patent, co zrobić, by trawka rosła, no to się można na nią po prostu zsikać. Winogronek posadzony, wchodzi już nam na płot bardzo ładnie, tego muszę z zewnątrz się tam pozbić, żeby mi to ta miedza nie przeszkadzała. Porzeczki, proszę bardzo, to jest chyba czerwona porzeczka, to pewnie czarna, o tu owoców, ale też są malutkie i tu też sporo owoców na tej porzeczuni, zobaczcie, trawka robi wrażenie, tu małe malinki od babci, od Justyny, tutaj też już coś ładnie kwitnie, tutaj powoli też jakieś pączki wzrastają. Tutaj patrzcie, jaki piękny rozkwit, tu mamy boróweczkę, też coś z niej będzie. Ta boróweczka jest z Carrefoura i chyba z niej nic nie będzie, ale nazywała się borówka Wojtek, dlatego ją tylko kupiłem, ale wygląda lipnie. No i mamy problem z tymi naszymi wiśniami, laurowiśniami, bo nam tu strasznie wieje. Tutaj, bo nie mamy tutaj nic koło tego płotu i zobaczcie, jak mamy porwane te liście. Wydaje mi się, że to jest z wiatru, bo raczej żadnego szkodnika tutaj nie ma i po prostu te liście są takie, delikatnie mówiąc, porwane. No jeśli macie w międzyczasie jakąś poradę dla nas, to chętnie posłuchamy, a jak nie, to będziemy po prostu to oplatać czymś, jakimś materiałem, żeby po prostu to, no widzicie, patrzcie, nowe liście, nowe tu już rosną i są brzydkie. Wydaje mi się, że to ten wiatr, ale właśnie jest plan, żeby kupić jakąś najtańszą agrowłókninę na ten czas tego przyjmowania się rozkwitu tych laurowiśni. Po prostu tutaj do metra wysokości zrobimy to agrowłókniną, na trytytkach przyczepimy i tyle. Co dalej? Co dalej, ziomale? To ziomale to wam pokażę dalej, jak nam rośnie drzewo tlenowe. Ono też jest lekko porwane, ale te liście też, o widzicie, robią już wrażenie. Sąsiad sobie jedzie. Siema. Więc tu mamy nowe pączki. Te liście się rozrastają, więc to drzewo tlenowe no naprawdę zrobi wrażenie, bo to będą liście mega wielkie. Tutaj ta trawa Justyny, którą sobie sadziła, rozrosła się troszkę.
ale jest taka jakaś lekko przesuszona. Mimo podlewania to jest przesuszona. To nawet nie wiem, co to za krzaczor. Tutaj mamy chyba wiśnie albo czereśnie. I tu tak samo rosło, rosło, jak widzicie. Tu jeszcze może coś urośnie, ale zdecydowanie wyglądało to wcześniej ładnie. Mnie nie było teraz tydzień tutaj na działce, znaczy nie było mnie tydzień w domu, więc nie mogłem się tymi drzewkami opiekować i one pewnie tęskniły za swoim tatusiem. A to jest wiśnia albo czereśnia, bo tamto jest też czereśnia albo wiśnia, bo mamy dwa takie drzewka i nie wiem, które jest które. No i tu ładnie zielono to sobie wszystko rośnie. No i tu nasz podjazd, to chyba był przedostatni odcinek tej serii. Rośnie sobie trawka, tak przeoczyliście, że ta trawka na tym betonie, jak to nazwaliście, nie wyrośnie, a tu jak widzicie trawka naprawdę ładnie się rozrasta. Musiałem dosypać i dokupić w sumie trawy, bo na początku posiałem całą paczkę, ale tak nie za dokładnie, więc poprawiłem to drugą paczką, musieliśmy ją zamówić. O kurczę, to takie kamyczki, no właśnie, tu trawki nie będzie, jak takie kamyczki są, ale to normalne. Więc ta trawka sobie tutaj delikutaśnie rośnie. To nie wiem, ile jest tydzień, półtorej tygodnia od posiania, więc ona naprawdę ładnie wygląda. To jest trawa w ogóle do na pole golfowe. To jest jakaś mieszanka taka, po której można jeździć, chodzić i grać w golfa i powinna być nieśmiertelna. Jak będzie, zobaczymy. Tutaj lekkie połączenie. Jak widać, to jakiś chwaścier już wyrasta. O, wyrwaliśmy go z korzeniami. No i co, jadę kosić tą trawkę. Nie jest takie jakieś mega upalne słońce, więc robimy pierwsze przekosy. Ja nie wiem, czy w tej kosiarce w ogóle można regulować wysokość, ale chyba można, w każdej powinno się dać wysokość regulować, bo musimy pierwsze koszenie zrobić na takiej wysokości prawie że najwyższej, bo ta trawka musi się jeszcze zaaklimatyzować z naszą ziemią. Kosiareczka od teściowej. Teściowa sobie kupiła nową. I w ogóle była taka sytuacja, kiedy to było chyba z rok temu. Ledwo co zaczęliśmy tutaj remontować i budować. A teściowa dzwoni: Wojtek, czy wy macie kosiarkę? Mówię: czekaj, kosiarkę? Jak kosiarkę? Jak my nic jeszcze ogrodu nawet nie mamy. A, bo kupiłam nową, to wam tą starą zostawię. No i fajnie. No i teraz mamy, tak na razie tymczasowo, bo nie wiemy, czy ją zostawimy, jak ona kosi w ogóle, ale póki nie mamy innej, a warto coś skosić, to po co teraz chodzić po sklepach i szukać? Myślę, że najpierw sobie to zetnę, później sobie przejdę tutaj, albo tu zacznę. Pojadę w tamtą stronę i jakieś takie kółko. Ona działa. Działała. O. Z takim ostrzem niestety wiele nie pokoszę i nie wiem, czy go naostrzę czymkolwiek, bo nie mam tarczy do kątówki. Spróbuję to jakoś, no bo jak widać nic to nie dało. Szybki update kosiarki. Została lekko naostrzona. Zobaczymy, czy to coś da, czy w ogóle nie jest za wysoko, ale testujemy pierwsze cięcie. Ależ tu jest ewidentnie coś jest nie tak. Może serio jest to za wysoko. Zniżymy koła. Widzicie, jak na ostrzymanie coś się nie, bo widać, że jest zielone. Spróbujemy teraz. Szybki update, poszedłem po kosiarkę do sąsiada. Więc tą na razie odstawiam, później się nią zajmę, jak będę miał więcej czasu, zobaczę, co z nią jest nie tak. A teraz już koszę spaninówką. Jak widzicie, nie wiem, trwało to 2,5 minuty, może 3 minuty. Może 17 minut, nie wiem, ale trawa skoszona. Na razie, tak jak mówię, nie jest to, wiecie, strzyżenie idealne tej trawy do poziomu, powiedzmy, 2-3 cm, tylko takie podkaszanie, żeby nie było to buszem, ale żeby też po prostu nie skosić jej tak od razu mocno, a żeby była troszkę przycięta. No i tak jak widzicie, no tutaj są te miejsca takie, ale ona się tutaj, o, jak to się tak ładnie właśnie pozadeptuje, pozrasta, to te miejsca, gdzie było łączenie, to w
pewnym momencie się zgubi i już tego widać nie będzie. Ja teraz jak przyjechałem właśnie po tym tygodniu do domu, bo byłem na wielu zleceniach, to mówię, o kurczę, jak ta trawa ładnie wygląda. Ale są właśnie jeszcze takie miejsca, gdzie ona się musi pozaklepiać. Tak mi się wydaje, albo po prostu źle ją położyłem, mogłem ją jakoś inaczej podocinać. Choć dociskałem każdy kawałek do kawałka, więc nie widzę innej opcji, żeby to zrobić. Julek cały czas gada i mówi tak, ale mam dużo roboty. Ja tak słucham w ogóle, co on w górę... Ale chodź, to zobacz. Z góry co on tak gada? Ale mam dużo roboty i on tu sprząta balony. Dużo masz roboty? Dasz ciasteczko tacie? I tak, dam. Takiego jednego. Ktoś... Wow. Dziękuję. Dobra, tam wróciłam. I podam ci, proszę. Mam. Dziękuję. Dziękuję, misiu. Obciąłem trawę. Gdzie? Wszędzie. A, no, ale nie na miedzy, nie? Na miedzy tylko troszkę. Tutaj na miedzy obciąłem. Nie. Chciałam powiedzieć, że ta wrośnięta trawa z przodu domu to moja zasługa. Tak, jak mnie nie było, to Justynka podlewała. Dzielnie, to też wszystko podlewała. No słuchajcie, dwójka dzieci i codziennie rano i codziennie wieczorem podlewanie to jest hardcore. Sąsiedzi się ze mnie śmiali, bo raz to tak, albo z Witkiem chodziłam w wózeczku, bo już płakał, albo nianie miałam i z nianią, czy wiecie, czy się budzą chłopaki. Oj. Taniec? A Witek sobie tam siedzi. Micio! Micio jest ninja warrior. Nie, on jest chyba na plaży teraz. Aha. Kumple? Co tu się dzieje? Śpiewać? A ty co? A ty się tak cieszysz? Ciekawe jak z tego zejdziesz. I goły człowiek. O, rekonesans zrobiony tutaj po ogródeczku. Co do naszego tarasu, to nic tu się nie zmieniło. Wszystko się coś zmieniło, ale z tarasem się nic nie zmieniło, bo nie było czasu na planowanie. Więc na razie żyjemy sobie, przeskakujemy. Hop, hop. I to jeszcze jest fajne, zabawa. W ogóle muszę wam powiedzieć, że przy koszeniu trawy też trzeba na wiele rzeczy uważać. Bo na przykład skosiłem sobie tutaj trochę tego. Kory. I muszę ją tutaj rozsypać, bo mi zżarło korę. Koziara mi zżarła korę. Tu troszkę tej miedzy skosiłem. W ogóle w tym miejscu, jak na przykład tutaj widzicie, tu w ogóle całą tą miedzę posadziłem początkiem wiosny taką łąką kwietną, czy coś takiego. I kurczę, nie chcę to wyrosnąć. Na razie takie małe źdźbełka tam się pojawiły, ale najgorsze, że te krzaczory mi to wszystko przesłoniły. Na to się już nie wyplewi. Chyba, że coś tam wyjdzie kolorowego pod tym, to może będzie ładnie. Na razie zostawiam tą miedzę, bo mi się nie chce na nią patrzeć. I to do domu, bo przygotowujemy urodzinki bimbinki dzisiaj po prostu. Tak, pokażę wam zaraz, jakiego będę miała pięknego torta. A mamy taśmę przeźroczystą? Nie. Muszę jeszcze grilla wyczyścić, bo ostatnio grillowaliśmy w deszczu i go zostawiłem. Jest strasznie brudny. Zaraz trzeba go czymś popsikać. Jaki brudny. Przygotowania trwają. Justynka nasza dzisiaj tutaj solenizantka. Happy birthday to you! Trzeba pokazać tego torta pięknego. Za chwilkę pokażemy. Nie wiem dlaczego mam dalej 7%, jak ładowałem cały czas teraz. Ja przygotowałem Justynce takie pieczarki nadziewane. Przygotowałem również kurczaczki tutaj, zapeklowane pięknie. Tutaj kebabowe takie kiełbaski. Tutaj mamy kiełbaski z kapustą kiszoną, takie zamknąłem, ale w środku są w papierze, więc spokojnie. Kapusta kiszona nie wejdzie w reakcję z tym aluminium, bo kiedyś już o tym pisaliście. Mamy też cacyki. A to ja zrobiłam, ale tego nie powie, nie? To ja zrobiłam. I sałatkę. I sałatkę też jest tym się zrobiła. Ja się mięsiwem zająłem po prostu. A ja czekaj. I mamy jedną tutaj samotną biedną kiełbaskę. Plumpasz? Nie właśnie, bo ty to robiłeś, nie chcę zepsuć. Ja tu mam dwa banany chciałem być balony. Co ja mam zepsuty palec? Świnka pepa. Głębiej, bo on musi się tak jakby odblokować pod to czerwone. Pod czerwone? No tutaj masz, widzisz to i no, tu no. Dobra. A to też wkładasz? Nie, to było. To tak było jak jest? Tak.
turbooszczędność, bo taka butla kosztuje 95 zł. I mam już je na drugie urodziny. Zapomnieliśmy, jak to działa. To? Matko, ja jestem tak głodny, że po prostu nie mogę tego... Lumpa się. Serio, serio jestem głodny, nic od rana nie jadłem, naleśniki tylko. Grzeję sobie już grilla. No jeszcze, to by twarde było. Dobra. I co, tu się to jakieś... Nie. O, jeszcze zero? Tak, ale za mało napompałeś. O Boże, teraz już nie doplumpasz. Czemu? Jednorazowe? Jak już ten zawór się zamknął, to mi się wydaje, że już się nie da. No dawaj, to nie pęka, no. Nie pęka, no ja nie umiem tego nacisnąć. No widzisz, że stąd ulatuje po prostu, no dlatego. Świetnie. Jaki zawór, chyba nie w tą dziurę wpalić, no. Już jest zepsuty. A nie było rurki do tego, serio? Nie. Uratowaliśmy balona chyba. Po prostu go zakręciłem. Na supełek i już nawet rozwiążę węzełek. No, nie powinno uciekać. Jest i trójka, jeszcze zero. Czy chcesz mieć trzylatkę, to od razu będzie dla Julka. No, wiem, że u nas to idzie tak, że Julek 3, my 30, więc jednorazowy zakup. Ja już powiedziałem, że 30 jest lat. Taki tort, którego sama sobie nie zrobiłam. A zazwyczaj robisz sobie sama? No ja tam bezowy przecież zawsze. W tym roku. Ładny masz tort, Justyna. Podoba mi się twój tort. Dobra, jak to masz tort na mamę? Spadła mi kamera. To są szakarony, makarony? Makaroniki, no ja rezerwuję. Masz 30 lat! 30 lat! Aż sobie... Ty, bo ciotka ma 30 lat! Dobra, zapalaj. Czekaj, czy chcę zdjęcie, żebyś mi zrobił telefonem? Ale chcę, żebyś mi zdjęcie jeszcze zrobił. No, zrobię ci zdjęcie. Juluś, chodź! Ja chcę stać. Chodź, Misia! Chodź! Ale chcę, żebyś mi zaśpiewał 100 lat! 100 lat, tak? No dali. No możesz go przynieść? Kogo? Julka. Dostawiasz to się co? No kawę no, muszę robić. Cztery kawy teraz. No to ale to, no przecież to, jak mam stawiać? Chciałam, żebyś mi zrobił zdjęcie. Ze stojącym, podpalonym czy co? Tak jak stoję sobie przy balonach 30, bez zapalonego. No to się pytam, ile czego ci potrzeba? Chciałam jeszcze Julka do tego. Gdzie? Na torcie chcesz go mieć? Masz Julka w tle, będziesz miał Julka. Teraz nie masz 30, tylko masz E0. Przedziałkiem, Wojtek, przedziałkiem. Chodź, mama, to jest tam dmuchać. 100 lat, 100 lat. Niech żyje nam 100 lat, 100 lat. Niech żyje nam. Hej! Jeszcze raz, niech żyje nam, niech żyje nam. A kto? Justyna Bimbina. Dmucha, Justyna. Trzeba pomyśleć życzenie. No to jeszcze tego nie zrobiłaś. Uwaga. Nie. A miałeś dwa życzenia, czy jedno? Na świeczko, każdą osobną. Nie, jedno. Jedno życzenie. I Wojciech je powinien znać. Życzenie? Tak.
Żeby raty się zmniejszyły? Nie, to o tym marzysz?